Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mamy 1 październik. Październik jest miesiącem poświęconym w szczególny sposób Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej. Matka Boża przekazała różaniec święty świętemu Dominikowi. Różaniec święty składa się z 3 części: radosnej, bolesnej i chwalebnej. Każda z tych części połączone razem tworzą 15 dziesiątków różańca. Co za tym idzie, 150 zdrowaś Marii. Liczba ta odpowiada liczbie psalmów w Piśmie Świętym. Najświętsza Matka dała nam różaniec, prosząc, abyśmy go codziennie gorliwie odmawiali. Upominała się o to w Fatimie, w Lourdes, w Gierszwałdzie. Prosiła o nieustanną modlitwę różańcową. Modlitwa różańcowa wprost uświęca duszę człowieka. Szczególnymi propagatorami tej modlitwy byli na przykład święty Ludwik Maria Grignion de Montfort czy święty Alfons Maria de Liguri. Święty Ludwik napisał swego czasu książkę pod tytułem Przedziwny sekret różańca świętego. Jest to wspaniała książka opisująca całą historię różańca świętego, jego pochodzenie, dlaczego akurat składa się z 15 tajemnic, czemu ta liczba odpowiada. Również są w niej zawarte obszerne wyjaśnienia teologiczne każdej z tajemnic. Na różańcu świętym rozważamy w części radosnej tajemnicę wcielenia Chrystusa, w części bolesnej Jego mękę i śmierć, a w części chwalebnej Jego zmartwychwstanie i triumf. Matka Najświętsza dała różaniec wprost dla zbawienia ludzi. Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną, połączeniem modlitwy ustnej z modlitwą myślną. Jest to najlepsza forma katolickiego nabożeństwa. Moim zdaniem żadna litania, żadna z modlitw zawartych w naszych modlitewnikach nie dorówna różańcowi, ponieważ różaniec przekazała nam sama Najświętsza Maryja Panna. Moderniści przed laty zmienili różaniec święty. Dołożyli własną część, tak zwaną część światła, degradując przy tym liczbę 150 zdrowaś Mario, zmieniając ją na 200. Nie mamy w Piśmie Świętym 200 psalmów. Ta liczba jest bez znaczenia, jeśli chodzi o jakikolwiek sens teologiczny. Same tajemnice światła nie wnoszą nic do katolickiej wiary. Nie wyrażają one w żaden sposób żadnej z tajemnic świętej wiary. Opisują co prawda działalność Chrystusa na ziemi, jednak w sposób bardzo sprotestantyzowany. Tworząc z Pana Jezusa istotę, w którą wierzą protestanci czy inne sekty. Wyłącznie cudotwórcę, a nie Zbawiciela świata. Katolicki różaniec święty składa się z 3 części: radosnej, bolesnej i chwalebnej. Kościół święty dał szczególne odpusty tym, którzy w miesiącu październiku odmawiają różaniec. Odpust możemy zyskać już nosząc przy sobie poświęcony przez katolickiego kapłana różaniec. Modląc się na tym różańcu, również zyskujemy dodatkowe odpusty. Odpusty możemy uzyskać, odmawiając różaniec podczas słuchania mszy świętej. Szczególnie przez Kościół Święty zalecana jest wówczas tajemnica bolesna. Tajemnice bolesne różańca świętego są wówczas szczególnie zalecane przez Kościół Święty, ponieważ msza święta jest ofiarą Pana Jezusa na krzyżu. Nie dajmy sobie odebrać
tego niezmiernego daru, który dała nam Najświętsza Matka. Nie pozwólmy heretykom, by zabrali nam ten najcenniejszy dar od niej. Nie dajmy sobie dorzucić części światła, może zdegradowania innych części. Nie dajmy nic dorzucać do tego, co Matka Najświętsza nam przekazała. Nic z tego nie dodajmy i nie ujmujmy. Odmawiajmy różaniec, zyskujmy odpusty, bo różaniec bez wątpienia jest drogą prowadzącą wprost do wiecznego zbawienia. Święty Alfons twierdził, że kto gorliwie modli się do Najświętszej Panny, kto ją kocha, kto odmawia różaniec, ten z pewnością nigdy nie będzie potępiony. Miłość do Maryi jest szczególnym przywilejem nas, katolików. Ta miłość jest ona pewnością naszego wiecznego zbawienia. W rękach Najświętszej Maryi Panny, za jej pośrednictwem, możemy uzyskać wszystkie łaski. Szczególnie w tym miesiącu módlmy się o powrót katolickiej wiary do naszych kościołów, które były budowane dla katolickiej mszy świętej, dla katolickiego kapłaństwa. Módlmy się o zniszczenie herezji modernizmu, która okupuje nasze parafie, nasze kościoły, nasze diecezje, a przede wszystkim okupuje stolicę świętego Piotra, gdzie od 1958 roku nie ma prawowitego papieża.